Witam Was w mojej nowej serii. Jest to gra zwana Super Hot i była proponowana przez jednego z Was. Jest to dosyć nietypowa gra FPS. W sumie ogólnie to jest trzecia gra FPS, jaką nagram na moim kanale. A skoro nagrywam grę FPS, oznacza to, że jest to gra dosyć specjalna. Jest to dosyć nietypowa gra właśnie tego rodzaju. Wcześniej to oczywiście był jeszcze Postal 2 i no i Portal 2. Portal 2 też należy do gier FPS, mimo wszystko. W każdym razie, jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakąś propozycję, no to polecam się pośpieszyć, ponieważ jeśli wstawię ostatni film tej gry, a nie będzie żadnej nowej propozycji, no to zakończy się kolejny epizod proponowania mi gier, czyli oczywiście ten drugi, który rozpocząłem. Więc ja, link do filmu, gdzie można mi proponować gry, pojawi się w ekranie końcowym tego filmu. W każdym razie, kiedyś już oczywiście przeszedłem tutaj tryb fabularny. Zawsze oczywiście jest tak, że grę, którą nagrywam wcześniej, już ogrywałem. Więc tutaj zresetujmy ten tryb. I zacznijmy go od samego początku. Nowa wiadomość. Może nie będę jej odrzucać. Grałeś Superhota? Stary, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. I mogę teraz pisać. O czym ty w ogóle gadasz? Superhot Exe. To taki krak. Odpalasz, logujesz się na serwerze deweloperów i pozwala uruchomić ich grę. Zlasuje ci mózg. To znaczy. No, ciężko opisać. Musisz zagrać. Zaraz prześlę ci pliki. Daj mi chwilę. Odpal superhot.exe, a cała reszta zrobi się sama. Okej. Więc mamy tutaj pliki, które zostają mi wysłane. Tutaj mam jeszcze tryby Endless i Challenge, które się odblokowują po głównej fabule, ale no, tym akurat w tym zagrajmy nie będę się zajmować. Zajmiemy się oczywiście trybem fabularnym, który tak się składa nie jest zbyt długi, więc seria w sama sobie też nie będzie długa. Ale dobrze. Odpalmy w takim razie tą grę. To jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę jesteśmy teraz postacią, która gra w grę w tej oto grze. Więc to jest interesujący szczegół. I tak. To jest bardzo specyficzna gra, ponieważ jak widać, czas płynie tylko wtedy, kiedy się poruszamy, jak teraz nam gra powiedziała. Więc tak. Czy go trafiłem? Nie. On już do mnie celuje, ale myślę, że może mu się nie udać, chyba że odbił jakoś mój pocisk. Nie. I załatwimy jeszcze ciebie. No, gra będzie dosyć często przypominała, jak się zwie. Teraz możemy zobaczyć naszą powtórkę, która jest już całkowicie w przyspieszeniu. Ale my po prostu przejdziemy dalej. Do kolejnej mapki, która nas oczekuje. Ok, podnieś broń. Czyli dobra, bo już tutaj oczywiście zmierzają kolejni przeciwnicy. Nie trafiłem. Jeśli dobrze kojarzę, to można wystrzelić 5 pocisków, zanim nasza broń się wyczerpie. Ok, oczywiście to nie mogło się skończyć tylko na tej dwójce. Już chyba nie mam za bardzo pocisków, więc może w ciebie wystrzelę. Od razu wezmę ten pistolet i cię załatwię. Ok, to by było tyle. Może nie będę pokazywać tych powtórek, chociaż czasami na tych powtórkach wygląda to tak, jakbyśmy naprawdę byli jasnowidzami.
Dobra, teraz trzeba unikać tych wszystkich pocisków, żeby dojść do tej broni. Okej, tutaj lecisz. Unik! Oczywiście działa to tak, że jeśli chociaż raz zostaniemy trafieni, to automatycznie niestety giniemy. Przeżył. Dobra, teraz twój żywot raczej się Super. powinien zakończyć. Znakomicie. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Szalone pociski latają wszędzie, a my jakoś oczywiście udaje nam się to wszystko wyminąć już na normalnym tempie. Dobra, możemy oczywiście w niego rzucić bronią. Dobra, wystrzelmy. Dobra, tutaj mamy jeszcze z tyłu jedną broń. Dobra, może ciebie jakoś trafię, nie uciekłeś się tutaj zbyt szybko. Chyba cię nie trafiłem. Właśnie, żyjesz. Ustaw się tutaj odpowiednio. Dobra, teraz powinno cię to trafić. Zdecydowanie. Okej. Nie wiem, czy jeszcze mam jakieś pociski. Wystrzelmy może gdzieś. Nie, już nie mam pocisków. Więc weźmy ten pistolecik. Trafiłem go chociaż? Tak. Więc ty chyba będziesz gdzieś w tych okolicach? Nie trafiłem. Dobra, mam cię. I ty spróbuj tylko podejść. Chyba. A dobra, jest jeszcze tutaj jeden gość, który by chciał mi zrobić bardzo dużą krzywdę. Ma broń? Ma broń. Dobra. Ciebie wystarczy uderzyć kilka razy i już padniesz. Dobra, teraz trzeba ciebie jakoś tutaj zajść od tyłu czy coś. To może się okazać niezbyt proste. Tylko bym musiał do ciebie podejść odpowiednio. Okej, mam cię. No i do widzenia panu. Super. No i sprawa została załatwiona. Oczywiście teraz to. No zobaczmy, jak to szybko tutaj poszło według gry. Tak naprawdę. Jak to wszystko wyglądało w czasie rzeczywistym, jak tutaj się z nimi bawiłem. No, wyglądało to o wiele szybciej. Chodź z nami. Może nie. Dobra, tutaj mamy metro. No, tamten pan raczej nie przeżyje. Dobra, jesteś tutaj. I załatwimy ciebie. Tylko muszę uważać, upewniać się, że nigdzie nikogo nie ma, kto by chciał mnie zniszczyć. Dobra, nie mam amunicji. O, ciebie jakoś tutaj trafiłem. Znakomicie. Nie podoba mi się to. Ale dobra. Powinno się udać. Dobra, mam cię. Super. I sprawa załatwiona. Okej. Zostałem tutaj. A. Nieautoryzowany dostęp. Interesująca rzecz. To są ciekawe efekty specjalne, ale w każdym razie. Dobra, zobaczmy nową wiadomość. I jak? Pomysł ciekawy, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Byłem chyba w jakiejś fabryce, potem w ulicy i w metrze. LOL, ale super. Każdy ma coś innego. Szaleństwo. Tja. Na samym końcu wyskoczył mi jakiś błąd. Wyświetliło się, że dostęp nie auto coś tam i wywaliło mnie z gry. A, tak, naprawili to w najnowszej aktualizacji Kraka. Wyślę ci. Dobra. Teraz powinno być mniej błędów. Okej, w takim razie wejdźmy. I zobaczmy, czy faktycznie będzie już bez problemu. O.
No właśnie, tutaj na początek trzeba skoczyć na ten samochód odpowiednio. Ty dawaj broń. Nie potrzebujesz jej zdecydowanie. Za to ja jak najbardziej. Okej, ty już wystrzeliłeś swój pocisk. No, trafiony. Już tutaj jeden. Słowaniak próbuje mnie tutaj dopaść, ale na całe szczęście mu to nie wychodzi. Tutaj gdzieś ktoś się pojawił, tam jesteś. To cię chyba nie trafi. Muszę mieć oczy dookoła głowy. Pamiętam, że ten poziom nie był aż taki prosty. Dobra, w sumie to mogę w ciebie tutaj trafić. Nie udało się, niestety. Podejdę do pistoletu i zdążę go zgarnąć, zanim ktoś do mnie wystrzeli. Wątpię. Dobra. Shit. To się może skończyć źle. O, okej, okay, żyje. On tutaj strzelił, a trafił w swojego. Dobra, gdzieś tutaj. O, tutaj jest broń. O, no cóż, no to restart. Jeszcze raz. Nie ma do mnie strzelań. Może najpierw się tutaj załatwię do końca. Potem wezmę tą broń. Czasami ciężko przewidzieć, gdzie dokładnie przeciwnik się poruszy. Ale dobra. Idziesz tam. Niestety, nie trafiło. Powinno trafić dokładnie. Mam cię. To cofnę się do pistoletu, bo już chyba nie ma amunicji. Wystrzelę to od razu. Ale w nikogo niestety nie trafiłem. Dobra, ciebie mam. Ty nie zdążysz. A nie, dobra. Jeden pocisk wystrzeliłeś. Ty nie masz broni, więc się nie uśmieszaj. Nic się tutaj nie pojawiło, nie. Biegniesz po broń. O nie, mój drogi. Ty jesteś tutaj raczej już ostatnim z przeciwników. No właśnie. W złym miejscu. Dobra. Dobra, tutaj się przeciwnicy zaczynają pojawiać. Dosyć w sporej ilości. Więc może najpierw załatwimy ciebie. W ciebie rzucę bronią. Nie załatwiłem go. Shit! Dobra, jeszcze raz. Muszę uważać. Ciebie załatwię. Do ciebie uda mi się zaraz wystrzelić. A ty tutaj nie jesteś żadnym problemem. Tylko pytanie, czy to wszyscy, czy jeszcze. No dobra, jeszcze tutaj jeden postanowił się zjawić. Uda mi się ciebie uderzyć i powstrzymać. Dobra. I do widzenia. Okej, okay, jeszcze tutaj. Nie ma odradzania się. Okej. Okay. I nie trafiłem. No i brak amunicji. Dobra, trafię w słup, prawda? Czy to. A, no trafiłem w słup. No to podejdź do mnie jakoś. Tak, żebym mógł cię zaskoczyć. Chyba, że się boisz podejść, mój drogi. Tutaj gdzieś jest broń. Myślę, że tak może być nieco łatwiej z tobą. Teraz, z której strony mnie tutaj wyskoczysz? Tu jesteś. Dobra. Mam cię. Okej, to wygląda zabawnie. Dawaj, dawaj kija. A, tamten z tyłu mnie uderzył. A, bo on też ma kija. No tak. Ale z pięści mimo wszystko też mogą mnie zabić bez wielkich trudności. No, na całe szczęście nie wychodzi im to zbytnio. Dobra, mam was. A,
teraz wy tutaj wychodzicie. Ale jednego udało mi się już trafić. Kij akurat zabija ich jednym uderzeniem. Jeszcze jakiś achievement. Niech będzie. I pyk. I załatwmy cię. No, sprawa załatwiona. Tutaj z tego co kojarzę, dojdzie nam przeciwnik z dosyć potężną bronią. Ale to za momencik. Chociaż nie, to już tutaj. On ma shotguna, który jak widać, no, nie wydaje się zbyt przyjazną bronią. Okej, trafiłem go. To interesujące, ale już tutaj przychodzi kolejny człowiek zła. To mnie nie trafi, więc ja się cofnę tutaj. On. A dobra, ten zabił swojego. To trochę nie jest po mojej myśli, ale chodź tutaj do mnie. Prawie nie zdążyłem wystrzelić. Prawie. Oczywiście broń musi się załadować, zanim będzie można z niej wystrzelić ponownie. Dobra, mam cię. O, ty miałeś tutaj shotguna, więc w sumie z chęcią bym go przyjął. Czy tamten tutaj, tamten nadal się tam ukrywa? No całkiem w porządku, że zabił tutaj swojego, przez co mogłem zdobyć tego shotguna. Zabiło go to? Tak. A nie, tylko chyba osłabiło. Dobra, teraz umarł. Według Bandicama, w tych momentach, gdy jest właśnie to ładowanie, to gra nieco znaczy nagranie przecina i wtedy mnie nie słychać, bo nieco urywa nagrania podczas tego ładowania. Ale dobra. Po prostu będę starał się w tym momencie nie mówić nic. Dobra, teraz przyjdzie ich chyba tutaj, no właśnie, nieco więcej. Tutaj jeden ma katanę. Tam widziałem, że jeden ma broń. Pocisk można łatwo przebić za pomocą katany. Więc nie ma problemu. Dobra, w ciebie może rzucę. Tak będzie chyba o wiele wygodniej dla mnie. Dobra, tutaj ktoś biegnie, ale nie widzę, żeby miał jakąś potężną broń. Dobra, tam jeden strzela. Wypadałoby go jakoś szybko załatwić. O, dobra. Mam trochę przechlapane, mniej więcej. Ale dobra, trafiłem cię. I ciebie powinien trafić bez problemu. Dobra, mam cię. I to wszyscy. Gra też początkowo może być ciężka, ale mimo wszystko tutaj nie ma żadnej broni. Okej. A tutaj mamy przeciwnika z karabinem. Gra, pamiętam, że za pierwszym razem nie szła mi aż tak łatwo. Ale z czasem szło coraz lepiej z tymi poziomami. Dobra, teraz. Trzeba go trochę zmylić, że niby pójdę w tym kierunku, albo już nieważne, bo dostałem twoją broń. Okej, tutaj jesteście. Ach! Ten zauważył, że zamierzam iść w tą stronę. Dobra. Pamiętam, że trochę zajęło mi zajęcie się tą ciężarówką. Co? Jakim sposobem to przebijało się przez tą ściankę? Dobra. Jestem teraz w nieco lepszej pozycji. Karabin od razu wystrzeliwuje pociski. Kilka naraz. Przez co czasami może być problem, jeśli chodzi o nasze. Super. Super. Super.
jeśli chodzi o nasze spowolnienie czasu. O, no i teraz nie przeszliśmy dalej, więc znowu pewnie jakiś dialog z naszym przyjacielem. Nieautoryzowany dostęp. No cóż, niestety, bywa. Całkiem interesująca gierka, tylko ma jakieś problemy. Okej, więc zobaczmy, co tutaj nam będzie pisał. No, no, kogo my tu mamy? Próbujecie złapać od kilku godzin. Cały czas grałeś? Nie miałem pojęcia, że tak mi zejdzie. Co nie? Miałem tak samo, jak grałem pierwszy raz. Nie mogłem przestać. Trochę to wszystko dziwne. Żadnej fabuły, motywu. Po prostu zabijasz czerwonych gości. A tak. Z początku tak się wydaje. Potem coś się zmienia? Nie chcę niczego zdradzać, chociaż teraz to i tak wszystko jedno. Dodali nowe poziomy, ale zabezpieczyli wszystko hasłem. Serio, do bani. Na maksa. Tak czy siak ci prześlę. Daj znać, jeśli uda ci się wejść. No to mamy teraz nowe fliki, tylko właśnie są chronione hasłem. Ale mimo wszystko spróbujmy. Spróbujmy się tutaj włamać. Dobra, podaj hasło. Super. Hot. Brak dostępu. No tak. To nie mogło być takie proste. Herr Vitonator. O! Dostęp przyznany. O! Milusio. Okej, więc takie jest hasło. Chociaż chyba widziałem, że i tak nie wszystkie litery wpisało. No dobra. Na razie nie ma nikogo. Ale zapewne ktoś nagle wyskoczy zza rogu. Złamali system. Dobra. Tutaj masz całkiem pokaźną liczbę broni, mój przyjacielu. Co mi się mało podoba. Chodź tu. Pozwól, że to sobie wezmę, a ciebie zastrzelę. O, kolejny jakiś nowy achievement. Milusion. Dobra, ty. Do widzenia, panu. Teraz nie podobasz mi się ty ani trochę. Czy zdążę naładować broń zanim. Dobra. Udało się. No tak. O, jeden pocisk wystrzeliłeś. No, gratuluję. Ale niestety zostaniesz zlikwidowany. Już cię widzę, mój drogi. Nawet nie myśl, że nie. On tam nadal stoi? Tak. Dobra, powinien nie żyć. No i nie żyje. Jesteś jednym z nich. Lokalizowanie luki w systemie. Okej. Może to był błąd, że. Wiemy, gdzie jesteś. Może to był błąd, żeby tutaj jednak się wkradać do tej gry. No coś tutaj chyba się nie zgadza. Nowa wiadomość. Chcę zagrać. Tragedia z tym hasłem. Słuchaj, stało się coś dziwnego. Wydawało mi się, jakbym zobaczył siebie w tej grze. Był tam mój pokój, chociaż wyglądał zupełnie inaczej. Trochę jak we śnie. Udało mi się wejść, ale możesz sobie odpuścić, gra jest zepsuta. Dobra, czy właśnie jakiś wirus wszedł na komputer naszego bohatera? Była zepsuta od samego początku. Daj spokój, to ja ci ją pokazałem. Podziel się hasłem. Jesteś mi to winien. Ej, nie napisałem niczego takiego.
Mam wrażenie, że grałeś wystarczająco długo. Serio? Co cię ugryzło? Aha. No tak, nie ma sensu cokolwiek pisać. Nie powinniśmy więcej tego uruchamiać. Ech, dobra. Nie chcę mi się z tobą gadać. Brak wiadomości. No wejdźmy tutaj i zobaczmy. Zobaczmy, co się wyprawia. Samouczek. Czekaj na sygnał. Dobra, nie mogę poruszać kamerą. Idź. Idź dalej. Rusz się. Co? Ruszaj się. Idź dalej. Gdzie mam iść? Dobrze, stój spokojnie. Siad. Nie ruszaj się. 5, 4, 3, 2, 1. Dobry pies. He? Czy ktoś sobie zna sobie te żarty? Nie masz tu władzy. No to panu już panu już podziękujemy. No ty też mi się nie podobasz. Ale przeżyłeś, co mi się też niezbyt widzi. Dobrze. O. Dobra. To grajmy dalej. Nie zwracajmy uwagi na te dziwne błędy. Na pewno nie mają żadnego. Na pewno nie ma tu żadnych problemów z tą grą. Jestem przekonany. O, chyba załatwił swojego, który właśnie chciał nam iść z karabinem. No cóż. Czy on umarł? Umarł. Czy ktoś może mnie zaskoczyć od tyłu? To jest dobre pytanie. O. Ten pan na przykład tutaj bardzo chciał się ze mną przywitać. Chciał mnie przyjąć z otwartymi ramionami. Dobra, nie żyjesz. I zostałeś ty. Dobra. No i jeszcze tam jeden z tyłu. Okej, to mi się nie podoba. Może poczekam tutaj na ciebie. Spokojnie. Może uda mi się zebrać broni. Nie. Nie uda mi się zebrać broni. Dobra, musi ktoś tutaj podejść, żebym mógł to zrobić. Tylko nie podoba mi się, że to nie wyszło do końca. A ty tutaj nie przestrzelisz z pewnością. Pozwólcie, że to wezmę, panowie. Nie potrzebujecie już tego. No chodź, no chodź. Zabawną zabawkę sobie znalazłeś. A ty w ogóle. Ty w ogóle znikaj. No. I po tobie. Jeszcze ten pan. I dziękuję bardzo. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.